W piątek do mediów przedostała się dość szokująca informacja o tym, że Robert Karaś po raz kolejny został złapany na dopingu. Przypomnijmy, że triatlonista i zawodnik Federacji Fame MMA został bohaterem głośnego skandalu dopingowego już w sierpniu ubiegłego roku, kiedy po zawodach w Brazylii na dystansie 10-krotnego Ironmana wykryto w jego organizmie niedozwolone substancje i anulowano jego osiągnięty na miejscu rekordowy rezultat. W późniejszym czasie na bazie tłumaczeń Roberta dotyczących tego, iż środki były stosowane znacznie wcześniej, tylko i wyłącznie w celu wyleczenia kontuzji, Federacja Florida Anvil Ultra Triathlon zdecydowała się dopuścić go do udziału w swoim wyścigu, tym razem na dystansie 5-krotnego Ironmana, który Karaś ostatecznie wygrał w tzw. cuglach i ustanowił nowy rekord świata na tym dystansie. Jak się jednak okazuje, właśnie otrzymał on pozytywny wynik badań antydopingowych po tych zawodach, w związku z czym straci prawdopodobnie również ten rekord. Co ciekawe, zawodnik Fame MMA sam poinformował fanów o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem swojego Instastory i utrzymuje on, że to, co zostało wykryte w jego organizmie, to pozostałości po feralnych substancjach zażywanych przed wpadką numer 1. Cytując: otrzymałem informację z USADA, że w moim organizmie nadal znajdują się pozostałości substancji, które wykryto u mnie po zawodach w Brazylii. Nie miałem możliwości przeprowadzenia badań antydopingowych przed ostatnim startem w USA. To niedozwolone, niestety nadal mam w sobie pozostałości po tych substancjach. Nie wiem jeszcze, jakie konsekwencje formalnie mnie czekają, ale to nie jest najważniejsze. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie szukam wytłumaczeń, muszę teraz ponieść konsekwencje swojej głupoty i nieostrożności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tłumaczenia Roberta wyglądają dość pokrętnie, jako że już po brazylijskim skandalu pisał on na swoim Instagramie, że w jego organizmie znaleziono, cytując, śladowe ilości niedozwolonych substancji, natomiast teraz, po upływie kolejnych 8 miesięcy od tego zajścia, mówi on o pozostałościach. Poza cytowaną przez nas przed chwilą storką Karasia nie ma na ten moment większej ilości informacji na ten temat. Około 2 tygodnie temu na kanale The Andrisa, więc youtubera, który od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w kontencie typu komentary i weryfikuje różnego rodzaju podejrzane przedsięwzięcia w polskim internecie, pojawił się materiał poświęcony Tomkowi Olejnikowi i jego wątpliwym współpracom. Na pierwszy ogień poszły płatne typy bugmacherskie, które podobnie jak wszystkie inne tego typu twory na dłuższą metę praktycznie nigdy nie generują zysków, a dodatkowo te, które promował u siebie Tomek, mają jeszcze inny sposób na wyciąganie pieniędzy od klientów, co zostało zweryfikowane przez youtubera. Mianowicie, według zapewnień samego Tomka, jak i przedstawicieli grupki z typami, w przypadku gdy pierwszy kupon okaże się przegrany, środki zostaną zwrócone. Tymczasem po kilku rzekomych wygranych kuponach na tzw. wirtualnych meczach, które łącznie miały wygenerować ponad 20 tysięcy złotych zysku, z którego część miała iść właśnie dla The Andrisa, po prośbie o wypłatę jego profitu kontakt z administratorami grupki się urwał i nie odzyskał on nawet swojej obiecanej stawki za pierwszy kupon w wysokości 50 zł. Stwierdziłem, że wiecie co, to może byście już wypłacili te moje pieniądze, fajny jest profit, ja nie chcę dalej ryzykować. To tak nie działa, panie kolego. Nagle przestali odpisywać, żeby za 5 godzin poinformować mnie, że dostaję zwrot, bo po moich słowach to średni wspólnik zemsty. Poproszę kod plik. Nic nie odpisuję. Halo? Nic nie odpisuję. Myślę tak, napiszę do nich z mojego jakiegoś tam drugiego konta, nie? I zobaczę, czy na drugie konto mi odpiszą. No ale wyobraźcie sobie, że normalnie mi odpisują na mojego fejka i również zapewniają, że ten, kto gra pierwszy raz, dostaje zwrot. No to piszę, zwróćcie mi w takim razie moje pieniądze, a nie przestajecie nagle odpisywać. Polecam mi napisać raz jeszcze ze swojego głównego konta, co zresztą zrobiłem, ale również bez skutku, więc już dałem sobie się. Tomek miał być także kilkukrotnie informowany zarówno na Instagramie, jak i mailowo, że reklamuje scam, jednak w żaden sposób nie zareagował. Co więcej, The Andris poszedł o krok dalej i skontaktował się z Tomkiem, podszywając się za reklamodawcę, oferując mu pieniądze za reklamę płatnych typów bugmacherskich na Instastories. Celem tego zabiegu było sprawdzenie, czy Olejnik w dalszym ciągu nie będzie miał skrupułów, aby reklamować tego typu wątpliwe działalności, mając na uwadze poprzednie doświadczenia z tego typu tworami i, jak się okazało, nie miał. Ty jest sprawiedliwa, tak? Tak. No okej, mniej więcej, tylko że muszę troszkę podogrywać, bo ja ogólnie we story będę w granicach coś tym bardziej jak to jest story z typami, no tak? No to grupę jakąś masz, o to chodzi? Tak. Bo ty wiesz, jak to wygląda, nie? Z tymi typami. Że my troszeczkę podkręcamy tam, wiesz, te analizy wszystkie i tak dalej. Dobra, do negocjacji cenowej zaraz przejdziemy, a widziałem, że teraz palety zacząłeś reklamować, tak? Tak. Aha, ale to jest scam, czy nie? Czy legitne to jest? To jest, stary, ja nie reklamuję żadnych scamów, dlatego nie rozumiem w ogóle, o czym mówisz. Kolejnym podejrzanym i wziętym pod lupę działaniem zawodnika Prime było jego niedawne rozdawanie prezentów o wartości 50 tysięcy złotych dla widzów, z czego powstał odcinek na jego kanale. Pomimo bardzo pozytywnego feedbacku w komentarzach pod tym materiałem, The Andris stwierdził, że Tomek nie wydał nawet złotówki ze swojej kieszeni na wspomniane prezenty, ponieważ dostał je od sponsora, który był partnerem jego odcinka, a ich realna wartość nie
oscylowała nawet w połowie podanej w tytule kwoty i były to tak zwane zwroty z Amazona. Owa paczka z prezentami miała zachęcać widzów do kupowania tego typu palet zwrotnych z Amazona, które oferuje firma sponsorująca materiał Tomka, lecz według relacji w rzeczywistości mają być one dużo skromniejsze i z reguły pełne tandetnych oraz mało przydatnych gadżetów niż te pokazane na odcinku, a sama firma reklamowana przez Olejnika ma nie cieszyć się zbyt dobrą renomą. Stanowczo odradzam handel z tą firmą. Dokonałem zakupu palety za 8600 zł jakości AB, a sprzedano gabaryt elektrośmieci wycofanych ze sprzedaży. Sama chińszczyzna po 50 zł i same używki zniszczone lub niekompletne. Towar zupełnie niezgodny z opisem. Otrzymałem paletę nic nie wartych przedmiotów wycofanych ze sprzedaży. Zmanipulowana, przebrana paleta tworząca nic nie warty gabaryt. Pośrednik i kombinator sprzedający elektrośmieci. No i widzisz, panie Tomku, no średnio to wygląda. Aktualizacja tej historii miała miejsce na czwartkowym odcinku Dendrisa, który wkleił screena komentarza, który Olejnik zostawił pod jego ostatnim przytoczonym materiałem, a brzmi on następująco. Mam nagrany materiał, jak wysyłam ludziom rzeczy z tej paczki, jutro będzie na kanale. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia, to i tak mój dział prawny się do ciebie odezwie za pomówienia w stronę mojej osoby. Mój dział prawny sam się do ciebie odezwie i wtedy sami to ogarniecie. Nigdy żadnego widza nie oszukałem na żadne pieniądze. Jednakże według relacji, gdy autor odpowiedział na komentarz, Freakfighter zdecydował się go usunąć. Co więcej, Tomek zaledwie tydzień po publikacji materiału obnażającego jego współpracę miał po raz kolejny reklamować płatne typy bugmacherskie. Rozstanie Łukasza Schreibera z Marianną wywołało niemałe poruszenie zarówno w środowisku politycznym, jak i świecie Freakfightów, który był zresztą kością niezgody w ich relacji i najpewniej w jakimś stopniu przyczynił się do rozpadu ich związku, ponieważ działalność Marianny w tym uniwersum była wyraźnie nie na rękę jej mężowi w związku z jego karierą polityczną i kandydaturą na prezydenta Bydgoszczy. Na to wskazują zresztą słowa samej zawodniczki Klauta, która przyznała, że padła ofiarą poprawności politycznej i sugerowała, że dla jej męża polityka od zawsze była priorytetem. To właśnie z tego typu pytaniem dotyczącym priorytetów polityk PiSu został skonfrontowany podczas środowej rozmowy dla Radia Z i tym razem pierwszy raz postanowił skomentować swoje rozstanie z żoną od momentu ogłoszenia w mediach tej decyzji. Adam pyta, co jest dla pana ważniejsze w życiu, polityczna kalkulacja czy życie rodzinne? Takie pytanie, no, na które chyba nikt nie ma wątpliwości, jak odpowiedzieć. No ale sam pan wywołał tę dyskusję, jednego oznajmił pan, że no, będzie pan w separacji, czy jest pan w separacji z żoną? No dobrze, no ale to wie pani doskonale, jakby z jakiego powodu to się bierze. Całe moje życie przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu jakiegoś, wie pani, Big Brothera. Ja cały czas milczałem, natomiast tutaj to był tylko krótki, dość suchy jednak komunikat. W odpowiedzi na uwagę, że Marianna stwierdziła, iż dowiedziała się o separacji z mediów, polityk odparł, że nie jest w stanie poradzić nic na to, co mówi ktoś inny. Dopytywany o to, czy jego żona mówiła w tym przypadku nieprawdę, stwierdził, że obojętnie co powie, osoby, które go znają, doskonale wiedzą, jak było, podczas gdy ludzie, którzy nie darzą go sympatią, i tak nie uwierzą w żadne jego słowo. Nie trzeba było długo czekać na komentarz Marianny dotyczący słów byłego już partnera, która w krótkim komunikacie opublikowanym na Insta Stories napisała: od wczoraj dostałam kilka wiadomości, chociażby od osób, które nas znają, również rodziców dzieci. Sprowadzają się one do jednego: Marianna, przecież my wiemy, nie musisz niczego nikomu udowadniać. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, chyba nikt nie zna mojego męża tak dobrze jak ja, dlatego że to tata mojej córeczki, zamknę usta w tej sprawie. Wiem jedno, w trosce o dobro naszego dziecka nie powinniśmy komentować naszych spraw publicznie. W jednej z kolejnych relacji Marianna dodała, że już nie ma siły w związku z całą tą sytuacją, ponieważ wręcz błagała, aby nie roztrząsać jej w mediach i aby się od tego odciąć, wyjechała z córką do Tajlandii, lecz sytuacja znowu się powtarza. Dzień później Marianna wstawiła nieco ofensywniejszą relację, w której co prawda nie bezpośrednio, jednak wbiła szpilkę w byłego partnera, pisząc: w starożytnym Rzymie mężczyźni praktycznie nie zajmowali się dziećmi, minęło 2000 lat i pod tym względem widać pewną analogię do dzisiejszych czasów. Nawiązanie do starożytnego Rzymu przez Mariannę w oczywisty sposób odnosi się do wypowiedzi jej męża, który w tym samym wywiadzie dla Radia Z również przytoczył anegdotę bazującą na starożytnych Rzymianach. W piątkowe południe na kanale MMA Bądź na Bieżąco pojawił się wywiad z Adrianem Polakiem. Pomimo dość spokojnej i stosunkowo pokornej postawy Polańskiego w pierwszej części rozmowy, która dotyczyła jego niezbyt udanego występu na turnieju Gali Fame 20, w dalszym etapie wywiadu udało się z niego wykrzesać nieco werwy i uaktywnić tę bardziej zadymiarską stronę, a to wszystko za sprawą wywołania tematu pewnej skonfliktowanej z nim od niedawna osoby. Konkretnie mowa tu o personie, którą Adrian usiłował dopaść, schodząc do szatni po przegranej walce z Josephem. Mężczyzną na nagraniu obok Grega z Twittera, na którego Adrian w cudzysłowie polował, był niejaki Oskar Wierzejewski, a więc młody zawodowy pięściarz, który ma na swoim koncie jak do tej pory nieskazitelny rekord 9-0. Adrian w rozmowie przytoczył krótką genezę ich sporu, twierdząc, że wspomniany pięściarz wykrzykiwał w jego kierunku najgorsze możliwe obelgi już podczas prezentacji zawodników przed galą i sytuacja powtórzyła się właśnie, kiedy schodził po walce i zdecydował się zareagować. Odpalony Polański w bardzo ostrych słowach skwitował zachowanie pięściarza, zapewniając, że przy najbliższej możliwej okazji
okazji będzie chciał wymierzyć mu sprawiedliwość. Wiesz, śmieciowi, no nie odpuszczę, żeby sobie jakiś k***a chudra przychodzi na event, w którym biorę udział i pozwala sobie na takie coś, jakiś k***a śmietnik. Jeszcze dowiedziałem się, że to jest k***a jakiś zawodowy, stary, zwykła paruwa. A nawet go spotkał, mówię teraz bezpośrednio ciebie, śmieciu. Jak cię kiedykolwiek spotkam, spodziewaj się tego, że ci k***a napluje w pyw, bo jesteś dla mnie zwykłym śmieciem. Przychodzisz na czyjeś wydarzenie i k***a żebrzesz o walkę. Adrian w dalszej części swojej wiązanki zaznaczył, że zamierza zemścić się na Oskarze i wspólnie z całą ekipą wybierze się na jego walkę, podczas której przeprowadzi zorganizowaną nagonkę, w której poza wyzwiskami zostanie obrzucony napojami. Jak się jednak okazuje, bardzo prawdopodobne, iż ten konflikt ostatecznie zostanie sfinalizowany na sportowych zasadach, ponieważ Adrian przyznał, że on od razu po incydencie na trybunach wyraził chęć, aby w cudzysłowie wyjaśnić pięściarza w oktagonie, nawet na zasadach bokserskich w małych rękawicach, i były też zakusy od samej Federacji Fame na zorganizowanie takiego starcia, jednak nie wiadomo, czy do niego dojdzie, ponieważ organizacja planowała ten pojedynek na galę numer 22, podczas gdy Polak chce do niej doprowadzić już na majowej edycji, aby nie zatracić na przestrzeni czasu swojej negatywnej energii do rywala. Polański w trakcie wywiadu wykazywał się także wielką pewnością siebie, zapewniając, że nawet bez treningu poradzi sobie z pięściarzem w oktagonie. Ja mogę z nim w boksie w małych rękawicach się napalać, nie ma problemu. Walczę nawet więcej, ja mogę nawet nie trenować do tej walki, bez treningu. Ja chcę go śmieszyć, ja nie mam nic do stracenia, stary, bo oni tam chcieli to na następny fejmie, nie teraz najbliższym. Ja powiedziałem, słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić tą walkę, to ja nie będę robił tak, że ja będę trzymał swoją złość, i potem wiesz, będzie cisza, mi to wszystko przeminie i potem po pół roku czy więcej, ja nagle mam się obudzić i znowu, wiesz, udawany konflikt robić. No nie, p***le takie coś. Powiedziałem, że albo na tej gali, jak nie, to niech włodarze się zgodzą na clouda, bo ma być teraz, potem później chyba w czerwcu, możemy zrobić taki transfer i zrobić to właśnie na cloudzie. Druga strona sporu, a więc Oskar, póki co odniósł się jedynie do fragmentu, w którym Polak twierdzi, iż udało mu się go trafić podczas starcia na trybunach, kwitując jego wypowiedzi słowami: ta szmata nie ma wstydu. Gale freakfightowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, a show połączone ze sportami walki, kolokwialnie mówiąc, sprzedaje się także za granicą i w wielu krajach mamy odpowiednik takich federacji jak Fame czy Cloud. Zgodnie z maksymą co kraj to obyczaj, zagraniczne organizacje na różne sposoby starają się urozmaicać widowisko, czasami znacznie przesuwając poziom tolerancji tzw. dymów i dopuszczając do takich incydentów, które w Polsce by nie przeszły. Odpowiednim przykładem jest w tym przypadku chociażby zachowanie niejakiego zawodnika o ksywce Gangsta Boy, który około 2 miesiące temu podczas programu promocyjnego czeskiej freakowej gali potraktował swojego oponenta gazem pieprzowym. O kolejnej, co prawda znacznie mniej brutalnej, jednak równie kuriozalnej sytuacji opowiemy w tym newsie. Tym razem przenosimy się do Rumunii na galę RFX MMA, która odbyła się wczoraj. Na wydarzeniu doszło do walki na specjalnych zasadach, w której to dwóch tiktokerów mierzyło się ze znacznie większym gabarytowo influencerem. Nie byłoby w tym starciu nic specjalnie kontrowersyjnego jak na freakowe standardy, gdyby nie fakt, że w pewnym momencie sędzia siłą pacyfikował ataki jednego z zawodników i wypłacił mu nawet tak zwanego liścia. Po tym incydencie pojedynek został przerwany i zarówno kibice, jak i zawodnicy byli zmieszani i zdziwieni zaistniałą sytuacją, a w szczególności niezrozumiałym zachowaniem sędziego. Zacharia, bo tak nazywa się arbiter, wyjaśnił jednak po pojedynku swoje zachowanie, twierdząc, że zawodnik, wobec którego użył rękoczynów, był pod wpływem alkoholu i wyprowadzał nielegalne ciosy w tył głowy oraz kręgosłup, a w związku z tym, że nie reagował na jego uwagi, to zdecydował się na radykalne rozwiązania. Sędzia przeprosił też kibiców, którzy kupili bilety na galę, i przyznał, że jego reakcja była zdecydowanie przesadzona. W środę Jacek Murański za pośrednictwem nagrania na swoim Instagramie hucznie przekazał, że tego samego dnia zostanie ogłoszona jego kolejna walka, która rangą znacznie przewyższać będzie jego starcie z Marcinem Najmanem. Jeżeli moja walka z Marcinem Najmanem została przez media okrzyknięta walką stulecia, wydarzenie dziś wieczorem ogłoszone będzie walką tysiąclecia. I taki przekaz czeka cię: Inferium et humiliatia. Pierwszy potencjalny rywal, który nasuwa się na myśl po tego typu zapowiedziach i którego obserwatorzy najczęściej typowali w komentarzach, jest były gangster Jarosław Masa Sokołowski, który wstępnie, kolokwialnie mówiąc, przybił się na walkę z Murańskim podczas konfrontacji telefonicznej na jednym z programów promocyjnych ubiegłej gali Cloud, a ładunek negatywnych emocji u Murana oraz jego entuzjazm jasno wskazywał na to, że jest to dla niego wymarzone wręcz zestawienie. Ja! Ale... Dobra.
Na razie. Kilka godzin po opublikowaniu komunikatu pojawił się artykuł Kuby Wątora dla portalu goniec.pl, który potwierdził te przypuszczenia. Według informacji, które udało im się uzyskać, wydarzenie ma odbyć się już w drugiej połowie kwietnia tego roku, a za organizacją tego starcia ma stać jakaś nowo powstała federacja, która z przytupem chce wejść na rynek frików. Co więcej, z treści artykułu wynika, że w tworzenie nowego podmiotu może być zaangażowany sam Sokołowski. Przytoczone informacje dotyczące walki Murana z masą potwierdził na Twitterze również Michał Cichy, który w komentarzu dodał, że według jego informacji ma to być gala studyjna, ponieważ wszelkiego rodzaju większe obiekty, takie jak hale, z reguły należą do miast, które zapewne nie wydałyby zgody na tego typu wydarzenie. Oficjalne ogłoszenie starcia nie pojawiło się jednak w terminie wskazanym przez Murańskiego, a zamiast tego dzień później opublikował on aktualizację w tej sprawie, twierdząc, że przedłużają się formalności i czekają na zgodę od pewnej instytucji, która mają wydać w ciągu 48 godzin. W związku z tym, że jest to wydarzenie rangi specjalnej i potrzebny jest do tego podpis pewnej instytucji, to ten podpis miał być na wczoraj. Instytucja poprosiła jeszcze o 48 godzin, czyli do 48 godzin będzie informacja, 72, bo to się jeszcze wszystko musi przemielić. Co ciekawe, głos po całym tym medialnym szumie postanowiła zabrać również druga strona domniemanego zestawienia, a więc masa. Skruszony gangster, który niegdyś piastował wysoką pozycję w mafii pruszkowskiej, wstawił na swój oficjalny facebookowy profil dwa krótkie komunikaty, w których zdementował informację, jakoby był zaangażowany w tworzenie nowej federacji, po czym dość enigmatycznie zasugerował, że faktycznie coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o jego walkę. Cytując, mogę natomiast potwierdzić, że po telefonie do Jacka Murańskiego dostałem propozycję udział w walce od prawie każdej liczącej się federacji w Polsce za rekordową stawkę finansową, ponieważ jestem wyjątkowy. Jestem w bardzo dobrej sytuacji negocjacyjnej, wybiorę najlepszych. Nie komentuję w tym momencie wrogich publicznych wypowiedzi pod moim adresem. Aktualnie omawiam z bliskimi, czy po walce kupić nowe Ferrari, czy postawić tym razem na Lamborghini. Trójka nastolatków we Wrocławiu przejechała trasę na dachu autobusu miejskiego. Kompletnie nagi mężczyzna spaceruje ulicami Olsztyna, a pod Bydgoszczą pojawiło się coś w rodzaju UFO. Nagrania z tych i wielu innych zdarzeń, które w ostatnim czasie wstrząsnęły internetem, zobaczycie na nowym zaprzyjaźnionym kanale Viral News Polska. Kliknij w załącznik na ekranie i obejrzyj. Zapraszam.